My paczkę dalej sobie przyszła paczka. Więc co my tu mamy, moi drodzy? Co my tu mamy? I jest to właśnie... proszę bardzo. Mamy nową kierownicę. Teraz Master Addon od Ferrari FX599, czy jakoś tak. Podam link w opisie do tej kierownicy. Zaczynam wytłumaczę dlaczego i po co mi ta kierownica w ogóle była. Ponieważ jak wiecie, mam swoją kierownicę tutaj. Co prawda jest ten legendarna taśma i tak dalej. Ale dobra, nieważne, nie chodzi o to. Zobaczmy. Bardzo... kurczę, ale... Powiem wam, że jakościowo wydaje się naprawdę super. Jest o wiele bardziej cięższa. Jest bardziej cięższa niż oryginalna kierownica właśnie od teraz Mastera TX. Też teraz tak wielkościowo porównywalnie. Bardzo się podoba, szczerze mówiąc. Naprawdę powiem wam, że w ręku trzyma się super. Wielkościowo, zobaczcie, jest taka. Tak? Teraz odkręćmy naszą kierownicę. Tu odkręcamy, wyjmujemy kabelek, z której strony to było, o, od tej strony. I tutaj właśnie już nie ma się, nie będzie pieprzenia się z kablami. Więc tutaj ten kabel jest luźny, tak sobie zwisa. Tutaj tego problemu już nie będzie, ponieważ jest w środku. Ale za chwilę pokażę wam dokładnie co, gdzie i jak, ponieważ za chwilę właśnie zdejmiemy w ogóle to kółko i zamienimy je właśnie z naszą kierownicą, tylko że pozbędziemy się tego. Dlaczego kupiłem taką kierownicę? Jest, szczerze mówiąc, całkiem droga. Jest, ona kosztuje mniej więcej 600 zł chyba na polskie, około 700. Ale jedyne co potrzebowałem, to po prostu były te guziki z tyłu, ten panel z tyłu, ten. Niepotrzebna mi jest kierownica sama w sobie, jest ogólnie potrzebny mi był sam panel, jakby ten tutaj z tyłu, aby właśnie nie mieć takiej taśmy i tych spraw, więc dobra, ogólnie super to wygląda. Pasuje w ogóle? Zobaczmy, czy pasuje. Co prawda mogłoby się tym driftować normalnie, spoko. Jest ok, dobra, ale my się teraz zajmujemy, przechodzimy do naszego tuningu tej kierownicy. Zakładamy kierownicę, po prostu nabijamy ją, o, w taki sposób przykręcamy do koła. Sorry, teraz jest trochę mniej miejsca niż było wcześniej. Jest cieplenkie, o, proszę. O, ładnie, czysto teraz to wygląda. To mi się bardzo podoba. Nie mam słuchawek na sobie, mam w ogóle, jak widzicie, właśnie mam teraz GoPro, czapkę i też teraz postaram się po słuchawki do tego jeszcze ogarnąć. O, szczerze mówiąc, w sumie nie jest aż tak źle. Jakoś to się dało ogarnąć. Dobra, więc menu główne. Opcje wchodzimy, następnie controls i zobaczmy co mamy. Mamy pedał gazu, hamulca działa, gazu działa, sprzęgła działa oraz kierownica działa. Teraz uwaga, guzik 1, 2, 3, 4, 5, 6, ten i ten działa. Co jeszcze, klakson to nie jest guzik. Raz i dwa. Więc sami możemy sobie używać tych na razie jako biegów, dopóki właśnie nam shifter nie przyjdzie. Teraz muszę jeszcze zmienić mod. Pedałów, ponieważ mam gaz i hamulec mam na odwrót zrobione z jakiegoś powodu. Konfiguracja. Welcome to press continue, press on your controller. No dobra, czy klikam jakieś, nie wiem, a powiedzmy. In any direction. Ok, spoko, więc to działa. Cyk. Teraz koło jest na środku. No, jest na środku. Tak to mniej więcej mi to wygląda, że jest na środku. Teraz 90 stopni. To będzie jakoś tutaj. Mamy 840. Nie wiem o co chodzi, ale dobra. Po prostu. Jeżeli chodzi o konfigurację, trzeba być bardzo precyzyjnym, a teraz postaram się to zrobić na szybko na odcinku. Następnie press and hold the throttle pedal all the way down. Ok. No, trzymam. Tu w dół. Ok, puszczam pedał. I klikam. Następnie hamulec. Trzymam hamulec. Nic się nie dzieje. Ok, puszczam hamulec.
wtykam guzik. Następnie klacz. Trzymam guzik. Push pedał. Klikam guzik. Następnie pedal configuration complete. If you would like to redo the pedals, assign. Nie, dobra, okej, dalej. Press the button for sequential. Press the button for sequential downshift. Nope. Press the throttle. Okej, spoko. Więc teraz tak, control configuration complete. Please take some time to use controls and verify that the activity indicates below corresponds to the direction configuration. Okej, zamy gaz, hamulec. Obydwa działają nawet spoko. Sprzęgło działa. Wyższy bieg, mniejszy bieg. Skręcamy w lewo, puszczamy, odbijamy gazu, gazu. Okej, spoko, wszystko działa. Do góry biegi i mamy w dół biegi. Spoko. Mamy teraz apply. To jest skonfigurowane. Co? Clear, clear and clear. Teraz throttle. Cyk. Clutch. Cyk. Brake. Cyk. Invert, invert, invert. Zapisz. Proszę. Zrobione, skonfigurowane. I wszystko teraz powinno być cacy, moi drodzy. Weźmy teraz do auta i zobaczmy, jak to wszystko wygląda. Okej, okay, mniej więcej wszystko. Dlaczego jest automatyczna przebiegów? O, oh, wow. To jest tyle ustawień, trzeba zsynchronizować ze sobą, to jest masakra. I bez ręcznego, no też jakoś to się da to ograć. Nie zawsze trzeba myśleć. Ręczny wystarczy, że ładnie gazem, sprzęgłem oraz i hamulcem operować. I da się jakieś fajne efekty tutaj ogarnąć. Co prawda, czy pękę driftuje jak jeszcze takie przyzwyczajenia z Forzy co do kątu. Ale nie jest źle. Czyli brakiem płynności. Ale z czasem zakładam, że powinno to. Wej! A mnie wywaliło trochę. Jeżeli wam się ogólnie film podobał, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Jeżeli. Zostawcie masywnego, wielkiego, dużego lajka pod tym filmem. Kierownica wróciła. Za chwilę postaram się to jeszcze podłączyć pod Xboxa. Zobaczymy, jak to będzie śmigało na Xboxie. I tyle, moi drodzy. Trzymajcie się i cześć.